czasem w okolicach boiska da się słyszeć takie głosy. Piłka nożna to jest moja miłość. Nawet może nie będę mówił, która, bo żona będzie może oglądała. Ligowcom zadaliśmy więc dwa dość banalne pytania. Oto pierwsze. Co pana zdaniem jest niefajnego w piłce ręcznej? Przegrane w Piotrkowie. Pewne decyzje pewnych osób na meczu. No, także chyba się domyślam. Mowa o sędzie. Nie powiem tego, no ale... O, chociażby moja ręka, jeden z minusów. Urazy, porażki to norma w życiu sportowca. Czasem problemem jest też dystans. Nasze żony muszą się z tym liczyć, no szczególnie też w tym momencie ja, gdzie moja żona w każdej chwili może rodzić. A muszę być tutaj. No niestety musi sama sobie jakoś na razie, kiedy mnie nie ma, radzić. Ale wśród zawodników dominowały wypowiedzi w takim tonie. Nie ma takich rzeczy. Nie ma takich rzeczy, co jest niefajnego. Wszystko jest fajne. O tyle piłka ręczna jest dyscypliną fajną, bo potrzebuje każdego człowieka na skrzydle, na kole. Może być większy, niższy, grubszy, chudszy, na bramkę, leworęczny, praworęczny. Także każdy jest potrzebny. I tutaj nie ma słabych punktów. Po prostu jak ktoś pokocha, to będzie kochał cały czas. Czas zatem na pytanie drugie. Co jest najpiękniejsze? To jest najlepsze, co może być. Presja wyniku przed każdym spotkaniem, chęć wygrania, chęć przełamania swojej słabości. Jeżeli to nam się udaje, no to jest coś wspaniałego. Tu ludzie, którzy nie mają charakteru, nie mają zaciętości, nie mają woli walki, po prostu nie grają. Pójście na trening jest czymś takim innym, jakby częścią odrębną od życia. Można skupić się nie na problemach życiowych, tylko na piłce i czerpać z tego radość, bo tak naprawdę w sporcie o to chodzi. Sport, który bardzo, bardzo rozwija, daje dużo możliwości, dużo uczy i na parkiecie, i w życiu codziennym. Dużo łatwiej jest radzić sobie z wszelkimi problemami, bo już jesteśmy jakoś nauczeni tego, tak? Nie wpadamy na głęboką wodę, tylko potrafimy rozebrać dany problem na części pierwsze i sobie z tym poradzić. Na meczu piłki ręcznej chipsy i cola są nie na miejscu, bo czasami człowiek z samych emocji nie ma nawet czasu włożyć ręki do torebki i wziąć sobie trochę tych chipsów. Niektórym ta dyscyplina zmieniła całe życie. Stanąłem do bramki, rozgrywki międzyklasowe, odbijałem i zaprosili mnie na trening do MKS-u z gołymi nogami i boso. Stałem na bramce, ale że bieda była w domu, wzięli mnie na obóz. Już się cieszyłem, także dali mi dres. No i tak się zaczęło i doszło aż do reprezentacyjnego bramkarza. Zachęcamy. Idzie wiosna, więc warto pokazać ten sport swoim pociechom. Bo piłka ręczna... To jest najlepszy sport chyba na świecie. Dlaczego? Ciężko powiedzieć dlaczego, no ja nie wiem. Wystarczy powiedzieć po prostu.